Hej, witam wszystkich 24 kwietnia, środa, godzina 10:33, wiosnę za oknem. Jak nie było, tak nie ma, nie? Była chwila. Chwila była wiosna. Teraz nie ma wiosny, jest zimno. Nie chce się aż wychodzić na dwór. To, żeśmy już mamy omówienie pogody mamy za sobą, a teraz do rzeczy. Zapewne większość z Was sprowadza tutaj na kanał na obejrzenie mojego filmu Analiza Bitcoina. I rzeczywiście jest tak, że w ostatnim czasie, zwłaszcza w ostatnim czasie, jestem, no nie w 100%, ale w dużej części mojej uwagi i skupienia właśnie skupiony na tej właśnie kryptowalucie, nie tylko dlatego, że sam posiadam fizycznie zakupy spot z dołka z 16,5 tysiąca, ale również dlatego i zastanawiam się nad ich sprzedażą, o czym dzisiaj pewnie usłyszycie w dzisiejszym nagraniu, ale również jest to dla mnie pewnego rodzaju indeks i wyznacznik dla zachowania się całego kryptomarketu, jak również altcoinów w ujęciu altseasonowym, w ujęciu miejsc zakupowych, kryptowalut, które kupowałem ostatnio w dołku, dokupowałem niektóre z nich, a także zastanawiałem się nad przyszłymi zakupami po zgarniętych wcześniej tych profitach. I teraz tak, o czym będzie dzisiaj? Ponieważ mamy koniec miesiąca, czyli kończy nam się kwiecień, a za chwilę zaczyna się maj i maj zaczyna się niemalże tygodniowym urlopem. Pewnie już wielu z Was na to czeka. Ciekawe, czy będzie pogoda. Okazuje się, że majówka wypada w środę, czwartek, piątek, 1, 2, 3 maja, więc kto sobie dobierze odpowiednio jeszcze tam jakieś dni urlopowe, to może cały tydzień plus jeszcze weekend dodatkowo, czyli półtora tygodnia wykorzystać na wyjazdy, odpoczynek, restart i oczywiście popieram to całym sercem i całym sobą, żeby jak najwięcej odpoczywać. Nie po to człowiek chodzi po tej, stąpa po tej ziemi, żeby tylko ciągle, czekajcie ładne słowo, po prostu pracować. Taki reset jest przydatny, zwłaszcza w tradingu. Ja również zamierzam odpoczywać. Tutaj często się pojawia taki spór, że trader to w ogóle powinien być dobry trader, to powinien być milionerem, a ja zawsze mówię, że trading to jest styl życia, czy inwestor to jest też styl życia, którego przywilejem jest to, że można sobie jednak ten czas wolny gospodarować wtedy, kiedy się chce. Natomiast czy to się wiąże z tym, że każdy z nas jest milionerem? No to chyba już większość z Was zdaje sobie sprawę, że to nie jest tak, że to tak jak w każdym zawodzie. Na 100 mechaników samochodowych jeden będzie milionerem. Na 100 przedsiębiorców budowlanych jeden będzie milionerem. Na 100 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej bym wymieniał. Na 100 traderów jeden będzie milionerem, a reszta po prostu będzie uprawiała swój zawód i jakoś starała się z tego żyć. Więc tak, w dzisiejszym nagraniu, w związku z tym, że mamy zakończenie miesiąca, robię Wam taki bonus, drogą wyjątku tylko i wyłącznie, że przedstawiam Wam całe omówienie Bitcoina, takie bardzo szczegółowe omówienie, analizę Bitcoina, które zostało zarejestrowane w dniu wczorajszym w TradeWars w procesie naszego live nazywanego Narada Wojenna, wtorkowa Narada Wojenna, gdy mówię dosyć dokładnie o Bitcoinie, zwłaszcza w kontekście tego, że teraz będzie tydzień, w którym no, może nas nie być przy komputerze i warto się do pewnych kwestii przygotować, ale również w kontekście tego, że zapewne jesteście atakowani informacjami, że no, słynny trader, inwestor, spekulant, czy jak go tam jeszcze zwał, mówi ciągle o spadkach, inni mówią ciągle o wzrostach, no i cały czas trudno się w tym wszystkim odnaleźć. Nawet w ubiegłym tygodniu robiłem materiał na ten temat. Więc jeżeli szanujecie moją pracę i czas, który dla Was poświęcam, to jest dobry materiał, to co obejrzycie. Więc drogą wyjątku dostajecie to samo, co wczoraj dostali grupowicze ode mnie. Z racji tego tygodniowego wolnego, w którym prawdopodobnie się nie pojawię, no niemalże na pewno nie pojawię się w środę za tydzień, żebyście wiedzieli, co się może dziać, na co będę czekał, na co chcę uważać, ale również, zanim przejdziecie do odtwarzania tego materiału, chciałbym, żebyście zajrzeli sobie do naszego Trading View i po pierwsze przyjrzeli się analizie z 1 kwietnia, tej prymaaprylisowej. Tutaj. Oczywiście to jest analiza prawdziwa, no tak sobie żartuję po prostu, że jest prymaaprylisowa, która mówi, że dotychczas nie ma przesłanek o trwałym zawróceniu trendu, jedynie możliwa jest korekta.
Przeczytajcie, to jest krótkie, proste i przyjemne. A także zapoznajcie się z dzisiejszą publikacją, którą w Bitcoinie zadałem. Jest to Bitcoin, dwa istotne zagrożenia dla wzrostów. Przeczytajcie to, a później odtwórzcie sobie materiał, który zaraz Wam podam, żebyście zrozumieli, co i jak i w jaki sposób ja chcę robić, będę robił, będę próbował robić, kiedy stracę, kiedy będę się cieszył, że stracę, jak będę planował swoje zarządzanie swoim spotem, jak można zaplanować w kontekście tego miejsca zagrożonego zarządzanie swoim spotem, bo to, czy ja to będę robił, to już nie jest istotne. Ważne jest, jak Wy przygotujecie się do takich miejsc, które są istotne w kwestii zarządzania swoimi pozycjami spot. No, materiał może być przydatny. Oczywiście nic, co mówię w tym materiale, nie jest żadną dla nikogo poradą. Jest to omawianie strategii, którą sam realizuję. Jest to tylko i wyłącznie dla moich założeń. A powtarzanie po mnie oczywiście może skończyć się źle, no bo to jest, wiecie co, w ogóle ciekawostka. Jestem dzisiaj po wykładzie Piotra Łabuza z psychologii. Tak, ja cały czas się uczę też. I super ekstremalnie ważne sformułowanie, aż sobie zapisałem i będę się nim dzielił dalej. W tradingu straty są pewne, a zyski możliwe. Pamiętajcie, w tradingu straty są pewne, a zyski są możliwe. I z tym Was zostawiam. Życzę Wam udanego czasu majówkowego i życzę Wam przyjemnego oglądania mojej wczorajszej głębokiej analizy Bitcoina. Pozdrawiam. W tym czasie tutaj i tutaj też miałem podwyższony poziom, że tak powiem, telefonów i różnych zapytań. I rzeczywiście pojawiły się osoby takie, które dotychczas w ogóle nie uczestniczyły w rynku krypto, a w tym momencie zachciały im się uczestniczyć. I rzeczywiście to jest ten zabieg, tylko dajcie mi dokończyć, to jest poniekąd jakby ten zabieg, który mówi, że ulica jest pobudzana do zakupów, czyli ten szczytowy, tylko że zabrakło w nim jednej rzeczy. Mianowicie zabrakło w nim skali. To znaczy skala nie była tak silna i wysoka, jak bywało to we wcześniej. Znaczy, bo powiem Wam ciekawostkę. Na przykład, nie wiem, czy się nie pomylę teraz, ale chyba, nie wiem, albo w tych szczytach, albo w tym szczycie, któryś z nich, nie wiem, albo jeden, albo drugi, nie pamiętam już po prostu, też było tak, że dostawałem zapytania, nawet, słuchajcie, jak ktoś pamięta, to ja nawet wrzucałem te screeny do zakładki krypto. Były do zakładki Bitcoin dyskusja. Wrzuciłem takie screeny z zapytaniem. Tam mieliście informacje właśnie. To był typowy tekst na zasadzie, no wiem, że ty się znasz, więc może byś mi podpowiedział, bo chcę kupić. I to było w szczytach, idealnie. No to była zapowiedź, że jak już ktoś się interesuje, no to nie jest dobrze, prawda? Zaraz będzie jakiś spadek. Tylko widzicie, tam też zabrakło tego elementu, że bardzo dużo osób w bardzo krótkim czasie. Czyli zabrakło skali i rzeczywiście było tak, że później przyszły spadki, ale to nie była ta, widzicie, było za mało tego jeszcze. I tutaj odniosłem takie wrażenie, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale jakby uznałem, może o wrażenie to złe słowo, ale uznałem, że w tych szczytach też było tego za mało. I opieram się, co to znaczy za mało, za dużo? Opieram się trochę na swoim doświadczeniu, tak? Nie ma tutaj skali, ile tego ma być, nie ma jakiejś precyzji. Natomiast jak przypominam sobie poprzednie ruchy, to zdaje się, mogę już mnie pamięć zawodzić, że tutaj też miałem jakieś zapytania, ale gdzieś tutaj to miałem kombo, czyli był jeden dzień, czy tutaj, o tu było w ogóle, to był taki moment, to był jeden dzień, w którym nie tylko portale, telewizja, mass media, radio, wiadomości publiczne, Jedynka, TVN, wszyscy, ale również efektem było to, że ja w ciągu jednego dnia miałem, nie wiem, 10 razy tych kontaktów więcej niż przy takich lokalnych szczytach. Po prostu było ich znacznie więcej, nie wiem ile, było to ewidentnie zauważalne. I teraz jakby trochę opierając się na tym doświadczeniu, ale przepraszam, to nie tak miało być, uznałem, że zarówno
osoby, które zgłosiły się do mnie w tych szczytach, jak i nie wiem, w tym, czy lub w tym, lub w tym, nie pamiętam, ale również tutaj się zgłaszały, że to jeszcze nie jest to kombo, czyli powiedzmy, że tu była równa liczba osób, nie wiem, załóżmy 3, tu też była 3, tu też była 3, a ja czekam, żeby było 13, jednak w jednym czasie na przykład, tak? Przy okazji przekaz medialny, dostawałem od was informacje w szczytach, że tak, że tam na platformach jakieś już są takie przekazy, że Bitcoin to the moon, Bitcoin to the moon. Rzeczywiście takie przekazy się pojawiały przy szczytach. I tutaj też, ale też skala w mojej ocenie nie była jeszcze, to nie była jeszcze ta skala na zasadzie takiej, że, bo wy mówiliście, bo ja, dlaczego tak było? Wy mówiliście, że owszem, dzieje się to, a ja tego nie widziałem. Czyli do mnie ten, a pamiętajcie, że ten przekaz, tu charakterystyka tego jest taka, że ten przekaz musi być taki, że nawet jeżeli ja go nie chcę słyszeć, to on ma do mnie docierać. A nie mieszkam na pustyni w ogóle bez żadnych mediów, więc i do mnie to nie docierało. Właściwie od was dostawałem tylko takie informacje i ewentualnie jakieś linki, więc jakby łącząc kropki, czyli łącząc tę sytuację z analizą techniczną, utrzymuję, że to nie jest jeszcze ostatni szczyt Bitcoina. I możemy teraz płynnie przejść do analizy, skoro tak już ładnie zacząłem. Mamy już frekwencję wyższą, nagrywanie jest włączone, rozumiem, tak? Tak jest. Utrzymuję zdanie, które zawarłem w tej analizie, że nie ma cały czas przesłanek do zakończenia wzrostów. To znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Co nie oznacza, że nie pojawi się większa korekta, tylko dopóki nie ma tych przesłanek, znaczy korekta może po prostu o tak. Dopóki nie ma tych istotnych, moim zdaniem, przesłanek tu na szczycie, to nawet jeśli cena będzie spadała, to ja będę nazywał ten spadek korektą, a jeżeli będę go nazywał korektą, to będę zdania, że po tej korekcie cena powinna jeszcze raz zaatakować szczyt. I z dużym prawdopodobieństwem będę, czyli jeżeli to się złamie, czyli znowu dzisiaj analizę zaczynam od końca, bo ja jestem prowzrostowy ogólnie, nie? Zaraz powiem dlaczego, ale zaczynam, widzę, że na przykład Karol robi fajne analizy, ale zawsze podąża za tym, co uważa, a ja już się tak nauczyłem podążać za tym, co może mnie spotkać, jeśli się pomyliłem, albo jeśli rynek zachowa się inaczej. Więc tak, gdyby się okazało, że cena teraz nie wybije szczytu, tylko pojedzie w drugą stronę. Tak? Co uratuje życie, czy tam majątek pana Rafała Zarskiego? To ja to będę nazywał korektą. I prawdopodobnie, tylko nie korektą lokalną 1 do 1, która utrzymuje trend, tylko będę mówił, ten trend się skończył, ten od tego dołka, ten trend się skończył i teraz buduje się dla całego tego trendu wzrostowego jakaś korekta. Oczywiście ja nie wiem, jaka ta korekta będzie, nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości. Natomiast posiadamy tutaj w grupie umiejętności do tego, żeby w sytuacji, gdy ona się tam będzie jakoś rozwijać, znak zapytania, i pogłębiać ewentualnie, to będziemy próbowali, to tak, po pierwsze wiemy, że nazywamy to korektą, czyli to już jest dla nas informacja, że po korekcie będziemy próbowali wejść na wzrost. A po korekcie, co to oznacza po korekcie? Po korekcie to znaczy, że znajdziemy taki kształt tej korekty i tak duże wyczerpanie na jej podstawie, wyczerpanie siły podażowej, czyli siły spadkowej, z potencjałem siły popytowej, żeby rozszyfrować, że to jest to miejsce i powinniśmy, moim zdaniem, dołączać do wzrostu. Okay? To jest na zasadzie kontrscenariusza, a co jeśli się mylę? Tak? Dodatkowo, bardzo mocno do tego scenariusza przeciwko mnie bardzo mocno obserwuję interwał miesięczny i dwumiesięczny, ponieważ jeżeli korekta miałaby się generować, zobaczcie w ogóle zgodnie z zasadą, jak silny wdech, tak silny wydech. Więc w ogóle, jeżeli sobie FIBO tutaj odłożymy, to zobaczcie, że korekta tylko dla tego swingu i 50, wtedy, jeżeli to by spadało, to ta pędząca nie obowiązuje, bo ona była wyznaczana dla zatrzymania, jeżeli szczyt byłby na 85-90, czyli ta pędząca duża żółta nie obowiązuje. To przestrzenie 50% zniesienia to jest minimalny taki zasięg ostateczny korekty, ale jeżeli już mam potwierdzony szczyt, bo jeżeli szczyt się wybija, to i 50 się zmienia.
To jest 44 615 do 34. I w tych okolicach będę prawdopodobnie, gdyby ten szczyt już był zakończony, szukał zakończenia tej korekty. Zakończenia, czyli to nie znaczy dla Was zakończenie, często to znaczy, a, że cena dotąd spadnie. Nie. Zakończenia. Dla mnie to znaczy, że się korekta skończyła. A ona może mieć taki kształt. Patrzcie teraz, jak to narysuję. Tak, tak, tak. I tu będzie zakończenie, i potem już wzrost. Tak, czyli jak ja mówię o zakończeniu korekty, to nie znaczy, że dotąd cena spadnie, bo może spaść dotąd, potem odbić tutaj i tu się skończy cała korekta i pójdziemy do góry. Na przykład. Więc zakończenia, jaka ona będzie, ja nie wiem na razie. Ale prawdopodobnie będę w stanie znaleźć, gdzie ona się kończy, żeby później nie czekać nie wiadomo jak długo, tylko złapać na zakończeniu Bitcoina i jechać ewentualnie dalej zgodnie z trendem wzrostowym po zakończeniu korekty. Tylko teraz, tak jak mówiłem, wracam do. Czekajcie, wracam do scenariusza. Tutaj na chwilę jeszcze zmienimy to FIBO. Jak skończy się tutaj? Bo to będzie sygnał dla dużej części rynków, takiej jak ja i wy, który albo potwierdzi wszystkie sygnały, które dotychczas dostaliśmy wzrostowe, bo dotychczas dostaliśmy same wzrostowe sygnały. Ja naprawdę nie wiem, jeżeli ktoś mówi o spadkach, to technicznie na podstawie jakiejkolwiek jednej przesłanki moglibyśmy mówić o spadkach. Oprócz tylko tego, może jednego niuansu, że tutaj jak wejdziemy sobie w ten trend, to jakbyśmy pociągnęli najprostszą linię trendu, czy taką, to mamy tutaj trend spadkowy, prawda? A jakbyśmy pociągnęli jeszcze tutaj jakąś linię, to ktoś powiedziałby, a jeszcze mamy kanał spadkowy, prawda? Albo jak nie kanał, to ktoś by powiedział, jak to, bo ja te linie testowałem, jak one się układają, to by powiedział, może clean zniżkujący. Tak, to wszystko teoretycznie ma sens. Natomiast faktem jest, i to takim głównym, że mamy trend wzrostowy, który obowiązuje, nie zakończył się, a to, co narysowało się na wykresie, w tej chwili ma kształt korekcyjny. I jest w pozycji utrzymania trendu, w związku z czym absolutnie żadna z zasad nie pozwala mi w tej chwili oceniać sytuacji, że mamy trend spadkowy, chyba że dostaniemy wyjście pod te dołki. A do tego zaraz, znaczy inaczej, to jest ten mój plan, ja zaraz do tego dojdę, ok? Więc wracając do sytuacji tutaj tego, dopóki te miesięczne interwały się nie zamknęły, znaczy miesięczne, bo to za 7 dni, za tydzień się zamknie. Mamy miesięczny interwał, który mógłby się zamknąć formacją i zobaczymy. I gdyby się zamknął tak jak teraz, spoko, rewelacja. Nie ma formacji, więc nie boję się żadnego spadku, a wręcz uważam, że dostaniemy szczyt i z nad szczytu się będzie kolejna rzecz. Czyli tak, jeżeli to się by tak zamknęło, to uważam tak. Nie ma formacji, z dużym prawdopodobieństwem jednak wyjdziemy nad szczyt i jeżeli w ogóle ktoś ma intencję zawrócić trend Bitcoina, to prawdopodobnie zacznie się to z nad szczytu po raz drugi. Bo te próby, które tu były w środku, nie udało się, więc często tak się dzieje. I to jest bardzo silny scenariusz, czyli tak, załóżmy, tu się nie rysuje formacja wzrostowa, zostało 7 dni, będziemy oceniać. Przy okazji, od razu, żeby było jasne, ja obserwuję interwał miesięczny i dwumiesięczny, bo dwumiesięczny akurat w tym miesiącu zamyka się również za 7 dni. I też jest kluczowy, bo też mogłaby ta formacja się tam mieliśmy, moglibyśmy mieć na przykład objęcie Bessy albo zasłonę ciemnej chmury, a tu moglibyśmy mieć spadającą gwiazdę. I wszystko za 7 dni. Więc jeśli się to zamknie, no to będziemy to, no to na pewno uważam, że jakieś. Właśnie, bo to jest cały wykład, zaraz się zrobi, tak? Może zróbmy tak, żeby nie przedłużać. Jak się to zamknie, jako formacja spadkowa na miesięczny, dwumiesięczny, to ja jeszcze będę mówił o tym, tak? Spokojnie to wypada. Czekajcie, jaki to dzień wypada? Wtorek 30, czyli będę po wykładzie A nie, bo to majówka. No tak, bo zaraz 1 maja. Czyli 1 maja nam wskoczy. Dobra, ale jakoś coś na pewno zrobimy. Zresztą nie tylko ja wiem, o co tu chodzi. Zresztą będziemy o tym rozmawiać jeszcze cały tydzień. Na razie porozmawiamy o tym, co się stanie, jeżeli to się nie zamknie. Bo to jest, przypominam, mój główny scenariusz to jest jednak, że wybijemy szczyt. Zwłaszcza po ostatnich wydarzeniach, które się wydarzyły. Teraz tak, jeśli to się zamknie bez formacji, to nie ma absolutnie ani jakiejkolwiek przesłanki do tego, że pogłębimy korektę. A wszystkie mówią o tym, że zaatakujemy szczyt.
Czyli utrzymuje się to, co było, bo cały czas taka narracja jest. W tej chwili nie ma żadnej przesłanki. No były zagrożenia, było zagrożenie tutaj. Trochę postraszyli tym nowym niższym dołkiem, wybili zlecenia, ale to są pozytywne dla wzrostów informacji ostatecznie. To, że wybili, ja powinienem się smucić, że mi longi wywalili, ale ja się wcale nie smucę, bo dla mnie kluczowe są raczej zakupy długoterminowe bardziej niż te. A poza tym kwestia jest też taka, że one wszystkie były zabezpieczone, także tutaj tylko można było wyjść z tego z zyskiem, bez straty. Chociaż oczywiście najlepszy zysk byłby, gdyby były take profity wyciągnięte na szczycie, ale nie zostały. Teraz słuchajcie. Może jeszcze dodam tak, do scenariusza, a jeśli się zbuduje formacja spadków, to spoko. To nic złego się nie dzieje, ponieważ pamiętajcie, że formacja spadków powinna zostać przetestowana. I tak najczęściej się dzieje. Czyli na przykład jak tu mieliśmy formację spadków, ona była brutalna, prawda? To była dopiero brutalna formacja. Ale test był od razu. I nawet był głęboki, nawet nad szczyt. Gorzej było z tą drugą formacją, ponieważ ona nie została od razu przetestowana, a właściwie w ogóle nawet dobrze nie została przetestowana. Ten powrót był tutaj i on chyba nie miał 50%. Można powiedzieć, że tu był dopiero test tej formacji, czyli trzeba było na to rok czekać. No ale okej, tu była informacja do ewakuacji, tu był test. I tak mógłbym wam na każdym szczycie pokazać, jak to wyglądało, prawdopodobnie trzeba być spokojnym, będzie test, bez względu na zasięg i głębokość spadków. Poza tym, jeżeli ta formacja ma się utrzymać, to ona się powinna zamknąć tutaj. Zamknięcie się jej gdzieś tutaj to będzie takie dosyć niewyraźne, o tak bym powiedział, czy gdzieś indziej. Gdyby się zamknęła, to prawdopodobnie będzie jakiś test i będzie można wtedy rozmawiać o scenariuszach ewakuacyjnych przed pogłębianiem korekty. Tak? Więc no spokojnie. Trzeba nie panikować. Znaczy, ja oczywiście mówię o sobie, żeby później ktoś nie mówił, Jurek, oddaj moje 6K. Ja też mam prawo się pomylić. Więc na spokojnie, może będziemy za panem celebrytą też shortować, ale dla mnie jest jeszcze za wcześnie. Także od tego dużo zależy, jak to się zamknie. Ten spadek będę nazywał korektą, lub jeżeli z silną formacją, silną strukturą, która. Aha, dodam jeszcze też ważne rzeczy, że jeżeli się to. Tu dotychczas w całym tym spadku, w środku w nim, nie narysowała się żaden układ taki, który powinien się narysować w środku, jak się zaczyna trend spadkowy, czyli układ 1-2 w dół. Oczywiście może jeszcze się nie narysował i mogłoby być tak, że gdyby się cena teraz złamała, to mamy trójfalowe zejście. No i złamanie trendu, tak? I prawdopodobnie zamknięcie formacji, czyli 7, gdyby to się w ciągu 7 dni zrobiło. No i wtedy mamy układ 1A. Skończy się to pociągnięcie B. Czekamy na powrót C2. I ten powrót byłby bardzo optymistyczny dla rynków, ale ja już bym tak optymistycznie na niego niestety nie patrzył, bo mimo, że to będzie dalej ruch trójfalowy, ale jeśli on zbuduje czytelną, pędzącą po złamaniu trendu, to ja widzę duże zagrożenie wtedy, więc być może nawet po cenie niższej niż teraz będę się ewakuował z Bitcoina. Ale to się dalej jeszcze nie narysowało, więc czekam. A teraz przejdźmy do rzeczy tutaj w strukturach wewnętrznych. Jeżeli będzie tak, jak Karol tam prognozuje i ja to popieram, może tak być oczywiście, że tu mamy A, tu mamy B, tu mamy C. I mamy odcinek overbalance pomocniczy złamany, mamy strukturę fali C. I ja przyglądałem się tutaj tej strukturze, czy tu przypadkiem nieregularna nie wchodzi, bo gdyby tak było, to troszeczkę niebezpieczne, bo to jest małe 1, 2 lub A łamane na A, B i mogłoby przyjść C wewnętrzne w dużym B pędzącej, tak? Czyli 1, duże A, małe A, małe B, małe C w dużym B. Natomiast to było zagrożenie pewnego rodzaju. Natomiast już widzimy, że. A nie, nie widzimy. Przepraszam, dobra, wróć. To jeszcze może być takie zagrożenie. To znaczy, a wiem już o co chodzi. Płytkie A, trójfalowe B. Tu jest niebezpiecznie. O tutaj. Dobra, tu będzie niebezpiecznie. Tu trzeba uważać, bo to może być ten układ zagrażający, o którym mówiłem. To jest narada wojenna, więc. O, target został zrealizowany. Zobaczcie. Zaznaczyłem wam ten szczyt i powiedziałem wam, że ten retest powinien zostać jeszcze raz zrobiony. Czyli cena powinna tu jeszcze raz wrócić, więc została, więc.
Nie wiem, nie będę tego już wrzucał do sukcesu, bo handlu pod to nie było, ale. Ale uwaga, teraz tutaj na to miejsce. Czy można to shortować? No, jak wiecie, jakby to można było shortować? Na zasadzie próbuję tutaj short, zabezpieczam na 7,07. Nie trzeba więcej. No, na 7,07, bo jeżeli nawet tkną 7,07 i spadną i wybiją stop lossa, to i tak scenariusz wzrostowy jest dalej w silnej przewadze, jeżeli ruszą. Natomiast jeżeli ruszą stąd, po układzie korekty nieregularnej w dół, jako trójfalowy zjazd ABC, to no to tak jak powiedziałem, to może być fragment fali B dłużej pędzącej. Jeśli chodzi o spotowe, jeżeli ktoś się bardzo boi o swój, nie wiem, boi to złe słowo, nie powinniśmy działać emocjonalnie, ale nie chcę też udzielać porad. Ale pamiętacie, jak ja tutaj zrobiłem wyjście na tej nieregularnej i wróciłem, jak tylko ona została zanegowana na 7,07, bo to było groźne, bo mogło, jeżeli stąd by cena ruszyła, to by było grube pociągnięcie w dół. I to właśnie byłoby te 1-2, o którym mówiłem, które może rozwijać dalszy trend spadkowy. I to jest jakby dopiero pierwszy raz, drugie takie miejsce. Czyli zobaczcie, jak tutaj ja mówiłem, że to są miejsca dla mnie, których ja nie chcę shortować. I uważam, że to były bardzo dobre decyzje, bo tutaj było, brzydko mówiąc, takie dymanie tradera, że przetrwali nieliczni. Powybijali się nawzajem. Trochę podobnie, jak tu było do góry. Okej? Okay? Więc spotowo, jeżeli ktoś by podjął decyzję, tu wychodzę z Bitcoina. Oczywiście to jest decyzja, za którą trzeba będzie zapłacić, jeżeli się nie spełni. Ale jeżeli cena tknie 7,07, to już mam zlecenia na odkupienie tego, czyli to jest moja strata. Tyle jestem w stanie stracić. No bo jeżeli sprzedam za 68,445 i odkupię za 68,979, no to mam stratę. Mam mniej Bitcoinów niż miałem przed całą akcją. Ale można to nazwać swego rodzaju polisą ubezpieczeniową, nie wiem, nazwijmy to AC, autokasko. Tak? No bo powtarzam, jeśli cena to przebije i nawet zaliczy to, a mimo wszystko, nie wiem, spadnie czy rośnie, to nie ma znaczenia. Układ 7,07 troszeczkę nam ratuje sytuację, jeśli chodzi o dalsze wzrosty. Nie o strukturę tu wewnętrzną. Więc natomiast gdybym miał wyznaczyć miejsce do spadków w ogóle ceny, to prawdopodobnie już w tej chwili widzę, że najbardziej skupiałbym się na tym miejscu. Tylko dlaczego mi to pokazywało, że to już jest zanegowane? Chyba dlatego, że ja wszedłem na forexowe miejsca i tutaj już jest zanegowane. Znaczy tu w ogóle nie ma struktury. Tu w ogóle nie ma struktury. No ale Forex jest dzikszy, nieprzewidywalny. Tutaj jest opór, tu są poziomy, tu są linie. Zobaczcie, ile to jest miejsc. Tak, tu jest opór z tego dołka w tym miejscu. No, może go tak zaznaczymy. To jest opór. Tu są poziomy zakończenia korekty, których nie ma, co prawda, w Forexie, ale bo nie ma struktury korekcyjnej, ale są tam w pozostałych rynkach giełdowych. Dodatkowo macie dwie ważne linie trendu. Pierwsza to jest powtórzenie tego retestu. On już został wybity, ale ja też nie powiedziałem, jak on ma być mocno wybity. To nie chodzi tylko o szpilkę, on może jeszcze być tak wybity. I drugi układ to jest ta linia trendu, która też się tu krzyżuje. A zwróćcie też ciekawą uwagę na jeden aspekt. Jeszcze można order block podejrzeć. No proszę, order block jest tutaj też. To już mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć miejsc do strzału. Co jeszcze? Wejdźmy teraz tutaj. Odsłońmy wykres. Tutaj odsłońmy wykres. Zwróćcie uwagę, że tu też były takie. No ta linia trendu była ważna, bo ona stanowiła i o trójkącie, o przebiciu, o reteście i tak dalej. Ta czarna tu wewnętrzna była dużo mniej ważna. Dużo mniej. Ona wynikała tu ze struktur wewnętrznych, ale zobaczcie, jaki ciekawy układ, że cena strzeliła ze skrzyżowania tych linii trendu. I tutaj też będą te skrzyżowania się mieścić, także tu będzie niebezpiecznie.
będzie niebezpiecznie. Zastanawiam się, gdzie nasz celebryta ma swój stop loss, bo jeżeli ma poniżej tych miejsc, to źle dla niego, a jeżeli ma powyżej, no to będzie miał albo przynajmniej oddech, ów, albo może nawet szczęście. No i teraz tak, wracając do analizy. Słuchajcie, jeśli ten dołek ma zadziałać tak, jakbyśmy chcieli, żeby zadziałał, po drodze powiem, że stąd spodziewałbym się, co, jeśli chodzi o ten handel short, to on może mieć nawet zasięg właśnie po tą korektę, którą Karol, na którą Karol poluje, tak? To nie zdziwiłbym się. Takie zabezpieczenie pozycji na 1 do 1, korekta Karola na próbę jednak jeszcze raz do góry, ale lepiej byłoby, żeby ta korekta Karola, jeżeli by jednak najpierw ruszył stop loss, a potem zbudował korektę. To byłoby lepiej, bo mamy intencje wzrostów. A jeżeli stąd cena spadnie, oj, to trzeba uważać z tą korektą. Też pewnie będziemy próbować do góry, ale słuchajcie, mając za plecami impuls 1, 2, korektę i strzał, to może być, że korekta. Po korekcie Karola dostaniemy wzrost i ogień w dół. Mam nadzieję, że dotychczas wszystko jest czytelne. Jedźmy dalej. Ja uważam, znaczy ja jestem zwolennikiem, ponieważ muszę. To nie chodzi o to, co ja czuję, co mi się wydaje, czy jest zmiana, jak to się nazywa, złamanie paradygmatu, czy cokolwiek. Jakby to zwał, tak zwał. Czy inne jakieś ciekawe, jak to ostatnio fajnie powiedział Pit Papcio, czy jakikolwiek inny Muppet Show, to ja zgodnie z zasadami muszę iść za trendem. I za przesłankami, które znam. Na razie póki co powiedziałem wam, że wiecie, jaki jest mój plan ewakuacyjny, prawda? Pędząca w dół, potencjalna. Natomiast, jeżeli się złamie, dopóki się nie złama, muszę iść za trendem. Trend został utrzymany. Jeszcze co wam ciekawego powiem? Oczywiście ktoś powiedział, ale zobacz, dołek wcześniejszego impulsu był wybity. Nieprawda. Ponieważ to nie możemy tego nazywać impulsem, bo to nie wybiło szczytu. Gdyby to wybiło szczyt, ok, i wtedy korekta wybiła podstawę tego impulsu, no to rzeczywiście mamy pierwszą przesłankę do zmiany trendu bez overbalansu, ale to się nie wydarzyło. To jest po prostu, przepraszam, to jest po prostu korekta dla tego układu, słaba, nieczytelna, z głębokim A, typowa fala B. I tutaj mamy C z overbalansem do góry wzrostowym. Więc jest OK. Karola, analizy są słuszne. I teraz tak, jeżeli ja muszę zadziałać zgodnie z zasadami, a zgodnie z zasadami za plecami mamy korektę w trendzie wzrostowym, która co prawda jest rozciągnięta w czasie, ale to mi w ogóle nie przeszkadza, jak wiecie. A nawet bym powiedział, że to, że ona jest rozciągnięta w czasie, jest totalnie naturalne i nawet pozytywne, nawet dla wzrostu. To ja jestem z nastawieniem, z przewagą, teraz uwaga, moja analiza, moja ocena sytuacji daje przewagę na wybicie szczytu. Czyli uważam dalej, że dopóki te wszystkie przesłanki zbieram do kupy, to szczyt powinien zostać zaatakowany. Nie snuję teraz projekcji, że to ma być atak po 85 czy 90 tysięcy. Po prostu ma być zaliczony szczyt. Czyli stawiam tutaj. I szczyt to jest pewnego rodzaju target minimalny dla ten szczyt, oczywiście ATH, dla wzrostów. Natomiast co się może stać od momentu wybicia szczytu? Wszystko. Wszystko się może stać. Jeżeli szczyt zostanie wybity, to tu nie mam żadnej już przewagi. Od momentu przebicia szczytu dalej będę uważał, że mamy kolejny impuls, który spełni swoje zadanie na podstawie silnego trendu za plecami. Spełnił swoje zadanie i cena może zarówno od razu spaść, jakąkolwiek korektę, nawet korektę tę wyższego rzędu, a może sobie najpierw pojechać do 80, 90, 100 tysięcy i potem robić korektę. Jak wiecie, w układzie dalekiego zasięgu, czyli do tych dalekich wzrostów, ja chciałbym, żeby cena nie dociągnęła do tej strefy bezpośrednio, może tutaj to pokażę, bezpośrednio jednym trendem. Żeby dla mnie późniejszy w przyszłości handel był atrakcyjny po dużej korekcie, to ja bym chciał, żeby zobaczyć, że ten trend się kończy, robi się dla niego ta korekta duża i dojeżdża tutaj do tych przestrzeni układ ruchem trójfalowym.
Dodam, że jest na to spora szansa. Ale nie, że w tej chwili. Ja się spodziewam tej większej korekty dla całego wzrostu, ale nie w tej chwili. Tak? Jak wiecie, nie w tej chwili, bo mi wszystkie przesłanki mówią, że ten trend ma siłę, że moja przewaga jest na wybicie szczytu. Natomiast od momentu wybicia tego szczytu, o którym przed chwilą powiedziałem, ATH, jak najbardziej w każdym momencie ta korekta może nadejść. Ona może nadejść od razu z nad szczytu, ale może również nadejść, pojechać z trendem aż tutaj gdzieś do strefy, spotkać się z linią trendu, ze strefą, może pogłębić strefę i dopiero przyjść, i później jeszcze raz ją pogłębić, i dopiero przyjść duża korekta, która będzie ta powtórzeniem tej korekty i będzie dla mnie mega atrakcyjna. Mega. W dalekiej perspektywie. Nie wiem, może koniec roku, może następny. Nie oceniam tego w czasie, ponieważ nie mam zielonego pojęcia, ile to może potrwać. A w związku z tym moje decyzje spotowe będą następujące. Mojego prywatnego kapitału, depozytu, który kupowałem, jak wiecie, jeszcze się nie skeszowałem, przy 16,5 tysiącach. Troszkę zabieg marketingowy, bo gdyby to, bo te z 25 tysięcy skeszowałem, tutaj już ich nie mam. A to też był marketingowy. Chodziło mi, żeby podkreślić swoją rolę w tym, że kupiłem Bitcoina w dołku. Mówię wam to szczerze po prostu, tak? Bo tak prawdę mówiąc, to gdyby chodziło tylko o mój depozyt i kapitał, czyli trochę wasza wina, jak ja to mówię, właściwie nie wasza, tylko tych z YouTube'a, to bym trzymał wszystkie te zakupy, jedne i drugie bym trzymał, wiedząc, że gdzieś po halvingu historia, ale okej. Cześć. Cześć. Ale dzisiaj mogę robić sobie plakietkę, kupiłem za 16,5, tak? No bo te zakupy spokeszowane. Taki wiecie, marketing, nie? Chyba jestem szczery z wami. I teraz tak, moje zakupy. Jeżeli ja po korekcie, jeżeli jesteśmy w trendzie wzrostowym, to ja absolutnie po korekcie absolutnie nie sprzedaję. Ja. Oczywiście ktoś mógł powiedzieć, no ale Jurek, przecież mówiłeś, że kto teraz sprzeda, to go nie skrytykujesz. No jasne, no bo słuchajcie, nie skrytykuję nikogo, kto osiągnął zysk 350% i sprzedał. Obojętnie, co mówi analiza techniczna. Nie skrytykuję. Skrytykuję natomiast każdego, kto po 350% powie mi, że chce kupić. No tak, chyba że te duże korekty się zrobią, a tak po impulsie? Szaleństwo. Nigdy. Niezgodnie z zasadami. Ale ja będę chciał swój depozyt zrobić tak. Nie sprzedam go po takiej wyraźnej korekcie, jak tu się narysowała. Ok. Decyzji o zakupach też nie podejmuję, mimo że jesteśmy po korekcie. Bo jest za duże ryzyko moim zdaniem, a jeszcze nie dodałem wam, że ta przewaga moja na wzrosty to nie jest na zasadzie 95 do 5 czy 90 do 10, tylko to jest przewaga, nie wiem, 60 do 40, może 70 do 30, o coś takiego, że ten szczyt będzie. Dobra, nie, 60 do 40, bo teraz zobaczymy dopiero, co to miejsce pokaże. Jeżeli ono stanie przebite, to wtedy nawet 80 do 20 będę dawał, że jednak szczyt zrobimy. Ale jeśli zadziała tu i złamie to, i korekty tu, a później te korekty nie zadziałają wzrostami i stop lossy zostaną wybite, no to nawet będę dawał, że jednak to B pędzącej będzie się rozwijać i znowu wtedy 40 na wzrosty, a 60 na spadki. Czyli zmieni się trochę szala cała. Teraz tak. Więc wracając do tego, że mój. Co, ja, jak ja to będę robił? No, ja to będę prawdopodobnie robił tak, że już w tej chwili chyba podjąłem taką decyzję. Mogę ją zmienić, oczywiście, tylko krowa nie zmienia zdania, ale w co podjąłem taką decyzję, że jeśli cena wybije szczyt, to będę szukał nad szczytem od razu miejsca od sprzedaży 50% moich środków z tych zakupów tam z dołka. Natomiast pozostałe 50% bez względu na sytuację i rozwój tej korekty większej będę trzymał aż do tych targetów prawdopodobnie wyższych. Okay? Czyli inaczej rzecz biorąc, ja tak już kiedyś robiłem, jeżeli ktoś jest dłużej ze mną, to prawdopodobnie pamięta, że ja wychodziłem na zasadzie, że 50% znajduje dobre miejsce jeszcze bez trzęsienia ziemi, a pozostałe 50% mówiłem to jak wół. Że czekam, aż duże interwały zrobią mi silny strzał spadkowy i na powrocie będę wychodził. Tak było kiedyś i teraz prawdopodobnie zrobię dokładnie tak samo. Czyli z nad szczytu sprzedam pewnie 50%, a 50% zostawię, aż się zrobi trzęsienie ziemi tam z tych dużych i prawdopodobnie wracając do początku dzisiejszej rozmowy naszej, będę też szukał tego momentu właśnie tego kombo informacyjnego, tak? Lub druga.
Sytuacja. Sytuacja numer dwa. Ja trochę oczyszczę to, jak to było. Lub druga sytuacja, przeciwko mnie. Sytuacja, która zakłada, muszę to jakoś teraz wyczyścić, nie, wróć, że a co będzie, jeżeli tego szczytu nie dostanę? Czyli cena wjeżdża w tą strefę podaży, o której powiedziałem przed chwilą. Karol, jak jesteś, to posłuchaj. Zaraz o niej powiem. Z niej bije w dół. No to tak jak wracamy do tej pędzącej wtedy. Czyli prawdopodobnie wtedy będę robił tak. Załóżmy, że cena tu wjeżdża i robi tak, odbija się od Karola korekty, ale nie robi targetów, tylko robi tak. To ja tu nic nie robię, tylko czekam na powtórzenie tej korekty. Okay? Jak ta korekta się powtórzy, czyli dostaniemy tak, 1, A, B, C. Jak ta korekta się powtórzy, też wychodzę 50% kapitału, tylko że nie znad szczytu, czyli nie powyżej 74 tysięcy, no tylko tam, gdzie ona się skończy, no gdzie ona się później skończy, 62, 65, 66, to wszystko zależy od tego, jaka będzie siła tego B. Wszystko tu jest zależne. Bo już nie chcę straszyć, że byłaby fala trzecia, prawda? Dlaczego nie chcę straszyć, że byłaby fala trzecia? Bo tu nie ma fali drugiej czytelnej. 1, 2 nie ma. Bo gdyby tu było 1, 2 i tu było 1, 2, to bym teraz alert podnosił po prostu do wszystkich odbiorców, że słuchajcie, mamy 1, 2, 1, 2, teraz będzie trójka w trójce. No będzie takie łupnięcie, że... Ale tego nie ma. Ani nie ma tego pierwszego 1, 2 tutaj. Jest impuls korekta. Ale to jest moim zdaniem AB, a nie 1, 2. A w tej chwili mamy bardziej C niż układ ten pędzący. Natomiast no, może to się przerodzić. Karol, także wszystko powiedziałem. Jeżeli cena stąd uderzy tu, mam ten układ, czekam na ten i też 50% kaszuję, a pozostałe 50 czekam, aż ta korekta się historycznie skończy. Może to już będzie koniec, ja nie wiem, może, nie, może to... Ale no nie wiem, co, jak mam to jeszcze wam wytłumaczyć. No, szacując ryzyko, które tu się będzie budowało, że cena może się pogłębiać, to ten powrót jest dla mnie satysfakcjonujący, żeby sfinalizować zakupy z 16,5 tysiąca. 50%. Pozostałe 50 będę sobie czekał cierpliwie, aż ta korekta, jeżeli się rozwinie gdzieś w przyszłości, to niech ona się tam kiedyś skończy i niech cena być może tutaj trafi. Też mówię, dużo będę oceniał po tych formacjach, czy one tu będą, czy nie. A jak nie, a jak Bitcoin skiśnie, to będę się cieszył z tych 50%, które sprzedałem, a 50% będę mówił, dobra, skisło, ale chociaż, ale cieszę się z tego, co zarobiłem, a nie z tego, co nie zarobiłem. Więc taki jest plan mój personalnie, osobiście, który wygląda w ten sposób. Karolowi tylko przypomnę, że... Czekajcie, gdzie to auto jest. Żeby uważał na to miejsce w swoich projekcjach. Wiesz, o co chodzi? Czy wyjaśnić jeszcze, żebyś już nie musiał rozszyfrowywać? Tak. Ja wiem, ja mam tą strefę narysowaną. Ale ja, a poczekaj, ja chcę ci powiedzieć, to żebyś wiedział, żebyśmy już, poczekaj. Także jeszcze do odbiorców powiem, że dlatego ja się tak bardzo skupiam na Bitcoinie, bo ja tam praktycznie staram się mieć wszystko. Czekaj, gdzie jest, poproś, o no tak, dobra, patrz. Jeden, A, małe A, małe B, małe C, w dużym B i później C, dwa pędzące. No ja widziałem to, pokazywałeś to. No. Dobra. Teraz tylko jeszcze zmniejszy interwał, jeszcze coś ci pokażę. Ojej, wyczyść moje rysunki. Trochę się, o tak, i teraz tak. Tu jest 1A, B, C, ono się kończy wyżej, nieregularnej, tu gdzieś, ale też jest opór, order block i sporo linii trendu, które są przeróżne i krzyżują się w tych miejscach, również z foreksowych rynków, tutaj. Więc to nie jest, tu jest przynajmniej 5 powodów do spadków, jak to dzisiaj to liczyłem, 5. Także wyczulam na tą nieregularność. Jeżeli miałyby być spadki, to ja nie widzę póki co lepszego miejsca dla tego.
a uważam, że minimum, co z tego wyjdzie, to korekta twoja do handlu dalej do góry. Przy czym wolałbym, żeby ta korekta nie zaczęła się stąd, tylko wybiła stop lossy tych shortów i dopiero się zaczęła. Byłoby dużo przyjemniej to longować i bezpieczniej i atrakcyjniej, niż jeśli to zadziała. Dobra, to wszystko. Także jeszcze tylko dodam, że mówię, ja naprawdę skupiam się teraz bardzo mocno na Bitcoinie, więc możecie mnie nie widzieć w wielu innych rynkach. Myślę o nim praktycznie, nawet jak czy pracuję, czy nie pracuję, to ja cały czas myślę o Bitcoinie. Ale śmietnik, ale Bajzel nie wie za bardzo, wiem o co chodzi, bo to historyczne wpisy. On ma dźwignia to i na 80 będzie dokładał. Mała dźwignia. A, chyba mówicie teraz o celebrycie, tak? Na screenie, co wrzucał, likwidacja była zaznaczona na 65600. Nie wiem, nie obserwuję, nie życzę mu źle, a wręcz bym powiedział, że mu współczuję tych emocji, które nim muszą targać mniej lub bardziej i z którymi musi walczyć na podstawie swoich umiejętności, doświadczenia. A z drugiej strony wiem też, że to jest też element Muppet Show i jest taka zasada socjologiczna, która mówi: nieważne, co o tobie mówią, ważne, że o tobie mówią. Więc tutaj poniekąd, nawet jeżeli się wyzeruje i straci majątek, to tak rozhuśtał sobie media, że wierzcie mi, że on odrobi te pieniądze na swojej popularności dosyć szybko. Także to albo jest tak inteligentny zabieg przemyślany, stracę, ale moja popularność da mi to szybko odrobić. A to, że inni stracą za mną, to jest ich problem. On cały czas powtarza przecież, że proszę po nim nie naśladować, tak? Jemu zależy na popularności, ale proszę po nim nie naśladować. No bardzo kontrowersyjne zachowanie. Bardzo kontrowersyjna postać. Nie popieram, przeciwne zupełnie idee niż moje. Ja to tylko, jak mogę, dodam od siebie, że no, jeżeli mu nie wyjdzie, to zostanie zmasakrowany przez wszystkich. Tak, ale. Dlaczego? Ponieważ on nie handluje swoimi pieniędzmi, tylko handluje pieniędzmi z Big Short Bets, czyli tymi pieniędzmi, które ludzie mu dali za tokeny. I osobiście, gdyby tam były moje pieniądze, to ja bym go rozniósł. Rozniósłbym go. No wiesz, ale wiedziałeś, na co się piszesz poniekąd trochę, tak? Że powierzasz komuś gdzieś coś tam. No, wiesz, niby tak. Oczywiście ja tam mu nic nie powierzyłem, ale dużo ludzi Nie, kupiło. no tak, w to mówię W ogóle miał hipotetycznie. zupełnie coś innego. On sobie wyciągnął z puli płynności hajs i sobie teraz tym handluje. Dla mnie to jest kurestwo. No trochę tak. Trochę tak. Nie znam szczegółów, ale jeżeli tak mówisz, że to tak jest, to trochę nie jest to okej. No ale mówię, on będzie wygrany. To jeżeli, słuchajcie, wiesz jak, jeżeli popłynie, tak wiesz, wszystko jest takie wybite do granic popularności, czyli ostatni majątek, to są słowa klucze. Reszta majątku, wielki majątek, ostatni majątek, wiecie, wszystkie pieniądze, to są mocne słowa w przekazie medialnym. I jeżeli on je straci, to będzie to jeszcze tak wzmocnione do potęgi entej, że skończy się to jeszcze większą liczbą, gigantycznym wzrostem wyświetleń. Ludzie uwielbiają, w Polsce ludzie wybijają się sobie popularność na sytuacjach złych i dramatycznych często. Dużo, zwróćcie uwagę, że filmik wrzucony do sieci, który ma tragedię jakąś, coś się stało. Ktoś coś złamał, nie miał wypadek, ma olbrzymią większą oglądalność niż jakakolwiek merytoryka. Programy, które dzisiaj się w telewizji publicznej puszcza, są oparte na dramatach ludzi. Te wszystkie tam, wiecie, tam dlaczego o, ja i te inne, nie? Jest tego mnóstwo, już nawet nie wiem w ogóle ile. Mało tego, wiadomości, główny kanał informacyjny. Podbijana jest oglądalność wiadomości, jeżeli jest coś złego. Zwróćcie uwagę, ile jest sytuacji, że w kanałach wiadomości wrzuca się, że ktoś kogoś gdzieś zabił, zadźgał i inne rzeczy zrobił, pobił dziecko, coś złego. Jaka to jest wiadomość? Przecież takie rzeczy dzieją się od wieków. Jaki to ma wpływ dla społeczeństwa, żeby w wiadomościach to oglądać? Nie powiem, że żaden, ale znikomy. Ale wiecie, jak idzie oglądalność kanałów informacyjnych? Kanał informacyjny, żeby mógł powiedzieć, miał największą oglądalność, musi wrzucać rzeczy, które dla ludzi się dzieją złe. Jeżeli on tej czynności wyzeruje, czy tam straci, te wszystkie mocne kwestie, o których powiedziałem, to on tak zyska, to nie jest ważne. On te pieniądze, zobaczycie, odrobi szybciej, niż komukolwiek się wydaje. To jest moje prywatne zdanie na ten temat. Możecie oczywiście myśleć, co chcecie. Tak to niestety funkcjonuje. No, ja też mógłbym
Cały czas pokusy wchodzą. Jak, że tak powiem, podnieść i sprzedaż, i wszystko, i tak dalej. To jest bardzo łatwe do zrobienia, no, bardzo łatwe. Ale cały czas trzymamy pewnego rodzaju standard, nie chcemy tego robić. I tyle na temat. Wróćmy do analizy. Wróćmy. Dobra, chyba Bitcoina skończyliśmy.